Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, pojawiło się światełko w tunelu na mój projekt 4x12 V, czyli zwiększenie pojemności magazynu energii LiFePO 4 o kolejne 5 kWh, tylko 5 kWh w układzie właśnie 12 V, czyli na 4 ogniwach. Bo do tej pory to mam tak, że mam baterię 51,2 V jako jedną sztukę. Później mam baterię 52 V razy 1, 2, 3, 4 pary, czyli baterię 25,6. O, tu będzie to łatwiej pokazać. O, czyli mamy 25,6 V połączone szeregowo, później równolegle, co nam daje dalej 51,2 V 100 Ah. I finalnie chcę dołączyć jeszcze taki zestaw, czyli cztery baterie, żeby móc obserwować każdy układ jak działa, czyli pojedyncza to wiemy jak działa, tutaj połączenia szeregowe i równoległe już pojawiają się problemy, bo tutaj nie ma balansowania pomiędzy tymi bateriami. Słuchajcie, nie, że nie ma balanserów pomiędzy bateriami, tylko nie ma balansowania pomiędzy nimi. One są tak ustawione, żeby po prostu się nie rozjechały w tym układzie. I mając tutaj trzy baterie, dojechała czwarta bateria, czyli 12,8 V, 100 Ah, 1280 Wh. Mamy LiFePO 4 od GoKWH. Także to też jest, słuchajcie, ważne, że jest trzech różnych producentów i można to będzie fajnie obserwować, jak to będzie działało. Ja ten układ, słuchajcie, chcę spiąć na razie też bez balansera pomiędzy bateriami, bo baterie, jak powtarzam, mają w sobie balansery, tylko pomiędzy bateriami nie będzie balansowania na razie. Chyba że to się nie uda, to tu już wisi balanser. Czyli słuchajcie, tak. Tutaj mamy bateryjkę. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. I słuchajcie, tak jest. Tak to wygląda na stronie producenta. Tutaj kodzik QR jest już. Teraz się nikt nie bawi w papierki, widzę, tylko się skanuje, się szuka i się ma. I weźmy sobie na tą bateryjkę. Ta będzie tak na partyzantach, jak zwykle u mnie. O, idziemy i interesuje nas ta 12 V 100 Ah z wyświetlaczem LCD. To jest, no, troszkę niestety. Praktycznie no, większość baterii tych producenta już ma Bluetooth wbudowany, te jeszcze nie mają. Początek współpracy, także zobaczymy, jak to będzie dalej, ale lecimy z tym tematem, co jest, bo projekt trzeba będzie niedługo zacząć. I tak, tutaj mamy taką fajną bateryjkę. Litowo-żelazowo-fosforanową, która ma deklarowane 4000 cykli, 10 lat. Tutaj macie i 56. Standard po prostu, tak jak idzie na baterie. Lecimy dalej w dół. Czyli mamy tak, tutaj 4000 cykli. To już znamy. BMS-ik w środku, tak jak mówiłem, słuchajcie, BMS i balancer jest w środku i pilnuje ogniw w środku. U mnie na razie nic nie pilnuje oprócz falownika. Tylko i wyłącznie falownik pilnuje, żeby się te baterie nie rozjechały na górze i na dole. Przez to, że może inaczej powiem, bateria jest rozładowywana do 51 V, a ładowane są do 54,4. Było do 50,5 V, ale jednak jak te baterie postały troszkę 3-4 dni dłużej, jak nie było słońca, widziałem, że już się 0,2 zaczęło robić pomiędzy nimi, także te 51 V jest idealnie i jest spokój. Jestem bardzo ciekaw, jak te cztery sztuki będą na to reagować. Będzie do tego też takie woltomierze małe będą założone, żeby to naocznie było wszystko widać. I powiem Wam, spróbuję. Pewnie trzeba będzie jeszcze z pół volta do góry podnieść, bo jednak tutaj będzie kolejna różnica. Ale dobra, lecimy dalej z producentem. Co tu jeszcze mamy? Ładne obrazki, mam bardzo ładna grafika, mi się podoba. Wszystkie dane ogólne, także w opisie filmu
W opisie filmu będzie oczywiście link, kod rabatowy i co się tam zawsze uda uszczypnąć, to będzie. No i wrócimy, bo powiem wam, już poniżej 1000 zł za kilowatogodzinę wychodzi za takie baterie, to no coraz bardziej ciekawie to, powiem wam, wygląda. Dobrze, dobrze, że idzie w tą stronę, że te baterie tanieją. Zimno, zimno. Jak to Leafe po 4, ta nie ma maty grzewczej, także rozładowanie do, znaczy ładowanie do 0 stopni. Rozładowanie to można rozładowywać nawet jak jest zimniej. I ogólne informacje tutaj mamy o rozmiarach, wodoodporność, no a pod wodą lepiej tego nie używajmy. Do czego można użyć ładowanie z ładowarki, z jakiegoś takiego generatora, ciekawy generator, powiem wam. Fotowoltaika standardowo. O i oczywiście tutaj mamy, zobaczcie, połączenia tych baterii. Tutaj jest, powiem wam nawet się, co to za połączenie, się muszę przyjrzeć. 6 baterii. Dziwnie to jest połączone, powiem wam. Jaką to pojemność robi, nic tu nie jest napisane. A, no, ciekawe. Powiem wam, nie chce mi się nad tym za bardzo myśleć. O, tu jest na dole cena. Ja nie zauważyłem, zobaczcie. No, niżej 1000 za baterię, także no, bardzo ciekawe. Plus jeszcze jakiś tam rabacik z kodem, to może się uda jeszcze niżej. Powiem wam, także warto sobie tam przyglądać. Nikt nie musi kupować, ale przyglądać można, bo może być ciekawie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Lecimy do góry. Zium. I tak. Testy baterii już są zrobione, także od testu baterii oczywiście jest tablica. Tutaj jak wiecie, co rok testy kolejne, bo niektóre z tych baterii u mnie już są od kwiecień, maj, teraz październik trzeba robić kolejnych, także już są długo i chodzi to bardzo fajnie. Chodzi to bardzo fajnie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zepnę wszystko, półkę muszę zrobić, bo mi coś zaleciało i mnie tutaj gila. Półkę muszę przedłużyć. Przewody mam, wszystko mam praktycznie i kwestia połączeń nawet. Ostatnio u Waldka na live'ie nawet całego poglądałem, bo o budowie magazynów i się coś ze 2 czy 3 razy powtarza cały czas. Waldek zepnął, mówił, że mi się baterie rozjeżdżają. Tak. Na początku mojej drogi zrobiłem film, kiedy był problem z bateriami, chyba nawet chyba z tym zestawem, ale ja źle go po prostu używałem. Zobaczcie, teraz mam 4 zestawy, 4 różnych producentów i nie ma rozjazdu. Bo zaczynam, bo po prostu zacząłem to obserwować i inaczej na to idę. I z drugiej strony też jest tak, tutaj widzicie, może będzie prościej tutaj. Połączenie jest, że idzie nam do pająka i od pająka się rozchodzę. No to są coraz dłuższe przewody, ale jednego od środka biorę. No i tutaj będzie wpięcie w tym i w tym miejscu. Czyli tutaj, bo tutaj mam pająk, prawda? Tutaj idzie z falownika, idzie pająk, mamy 2 do góry, 2 w dół. No i tutaj się wepnę w te górne słupki i ten zestaw tutaj będzie po prostu spięty. Także powinno to fajnie działać. Także słuchajcie, bateria po testach, film będzie o testach. Jak to chce, link w opisie filmu. Do baterii, do strony i do wszystkiego, kody, nie kody. Także ja się biorę za robotę dalej, rozbudowę, przebudowę i lecimy z tematem. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, do następnego.